Kontynuujemy temat Tito. 6 kwietnia 1941 roku niemieckie, włoskie i węgierskie siły zaatakowały Jugosławię i w ciągu kilkunastu dni zajęły całe państwo. Komuniści opracowali plan walki narodowo-wyzwoleńczej. Tito przedostał się do Belgradu, skąd dowodził przygotowaniami do tworzenia ruchu oporu. We wrześniu 1941 roku partyzanci wyzwolili pierwsze tereny Serbii. Na nowych terenach, które przeszły pod kontrolę partyzantów, powstały organy ruchu oporu, narodowo-wyzwoleńcze komitety. Uruchamiały one szkoły, roznoszono broń i żywność, wznoszono polowe szpitale i przygarniano sieroty po zabitych towarzyszach. Sukcesy Tity sprowokowały hitlerowców do kontrofensywy w celu likwidacji wystąpień antyhitlerowskich na Bałkanach. Sprowadzono dywizje niemieckie z obszaru Grecji, Francji, Związku Radzieckiego oraz kolaborantów. Mimo represji, siły ruchu oporu ciągle rosły. Pod koniec 1941 roku partyzantka liczyła już 80 tysięcy żołnierzy. Walczyły one przeciwko 400 tysiącom żołnierzy państw osi. W obliczu wielkiej ofensywy niemieckiej Tito zaproponował czetnikom, jedynemu z ugrupowań partyzanckich, pokaźne liczby broni wyprodukowane w fabryce. Rozmowy zatrzymane zostały na skutek naporu wojsk hitlerowskich. Tito nakazał ewakuować fabryki, magazyny broni i dokumentację sztabową. Opuścił tereny kontrolowane w obliczu nieuchronnej porażki. Obrona nie została doceniona w zachodnich mediach, zamiast tego w radiu nadawano komunikaty o działalności czetników na wiele mniejszą skalę. Postać Tito owiana była tajemnicą, a sam lider partyzantów nie podawał swojego prawdziwego nazwiska. Niemcy, aby zdyskredytować Tito wśród Jugosławian, twierdzili, że ten jest Rosjaninem, a tezę tę podchwycili nawet Amerykanie. Po wydaniu listów gończych po raz pierwszy publicznie ukazał się wizerunek Tity. Posunięcie to nie okazało się dla hitlerowców korzystne. Społeczeństwo po raz pierwszy zobaczyło twarz Tity i rozwiało to plotki negujące istnienie komunistycznego herosa. Jugosławia, jako jedyny kraj w Europie, zdołał wyzwolić się samodzielnie spod władzy okupacyjnej. Na początku zimnej wojny Jugosławia znalazła się w bloku wschodnim, lecz jako jedyna z ówczesnych państw nie była państwem uzależnionym od Związku Radzieckiego. Po wyzwoleniu kraju Tito cieszył się masowym poparciem społeczeństwa i traktowany był jak wyzwoliciel Jugosławii. Zgodnie z umową między liderami ruchu oporu a rządem na uchodźstwie, powojenne wybory miały określić przyszłe formy ustroju Jugosławii. Wybory zaplanowane zostały przez Zgromadzenie Ludowe na 11 listopada. Poprzedzone zostały ostrą walką polityczną. Prawa do głosu pozbawiono wszystkich dawnych kolaborantów, co wzbudziło protesty działaczy opozycji, która zbojkotowała wybory, oskarżając organizatorów o niedemokratyczne procedury. Jednocześnie do dymisji podał się minister spraw zagranicznych. Kandydaci Frontu Narodowego uzyskali 90% głosów. Po zdecydowanej wygranej Tito został zatwierdzony jako premier i minister spraw zagranicznych. W krótkim okresie po zakończeniu wojny administracji jugosłowiańskiej udało się stłumić nastroje nacjonalistyczne poszczególnych narodów federacji. 29 listopada 1945 roku Jugosłowiańskie Zgromadzenie Ustawodawcze formalnie zdetronizowało króla. Ten sam zespół wkrótce przygotował nową republikańską konstytucję kraju. Nowa konstytucja ogłoszona została w styczniu 1946 roku, wzorowana była na konstytucji Związku Radzieckiego z 1936 roku. Nowy gabinet powołano w lutym. Przed marszałkiem stanęło kilka najważniejszych problemów. Odbudowa gospodarki zniszczonej w wyniku działań wojennych oraz nawiązanie współpracy z innymi państwami. Po wojnie wdrożono plan pięcioletni, który zakładał przyspieszony proces uprzemysłowienia kraju. Agresywny i krwawy sposób prowadzenia wojny, mającej na celu zjednoczenie narodów jugosłowiańskich, zraziło mieszkańców do marszałka Tity. Na domiar złego komunistyczni żołnierze grabili belgradzkie osiedla i okradali ludność z ich dobytku. Niechęć do komunistycznego reżimu wzmocnił szereg niesprawiedliwych praw. Mieszkańcy byli codziennie nękani rozmaitymi utrudnieniami i sankcjami. Przykładowo rząd Tity zabronił powrotu do kosowskiego okręgu tysiącom Serbów, którzy zostali wygnani przez faszystowskie władze Albanii. Komuniści przeprowadzili represje na olbrzymią skalę. Dotykała ona każdego, kto nie był zachwycony wprowadzeniem bolszewizmu.
Pod koniec 1944 roku i początku 1945 roku zamordowano w samej Serbii setki intelektualistów, gdyż nie zadeklarowali się jako zwolennicy ideologiczni Tity i Stalina. Aresztowania były naprawdę z absurdalnych powodów. Przykładowo inżynier Aleksander Jankowicz został skazany za to, że podczas rządów ustaszy nie zaprzestał produkcji mydła. Titowski terror trwał niemal 4 lata, aż do 1948 roku. W zimie 1948 roku na osobiste zaproszenie radzieckiego dyktatora Stalina udała się delegacja jugosłowiańska. Strony Stalina pod adresem Komunistycznej Partii Jugosławii padły oskarżenia o złe traktowanie radzieckich doradców, oddanie czołowych stanowisk w rządzie w ręce agentów Zachodu oraz przyjęcie doktryny trockistowskiej. Związek Radziecki zarządził blokadę gospodarczą Jugosławii, chcąc zmusić ten kraj do powrotu do systemu stalinowskiego. Sam Stalin próbował zorganizować w Jugosławii przewrót, lecz ten się nie udał. W 1949 roku kryzys omal nie przerodził się w konflikt wojenny, kiedy na północnej granicy Jugosławii zbierać się zaczęły wojska węgierskie i radzieckie. W tym czasie na granicy Jugosławii z innymi krajami demokracji ludowej zdarzały się incydenty zbrojne, a w kraju dochodziło do zamachów czy aktów sabotażu. Jugosłowianie spodziewali się też inwazji wojsk pozostałych krajów demokracji ludowej, w związku z czym Tito zdecydował się na przenoszenie fabryk z terenów zagrożonych atakiem. Cywile szykowani byli do prowadzenia wojny partyzanckiej na wypadek zajęcia Jugosławii przez wojska interwencyjne, a z powodu małych zasobów militarnych z prośbą o dostarczenie broni zwrócono się do NATO. Tito jako pierwszy lider komunistyczny zdołał się przeciwstawić przywództwu Stalina. Postawa Tito przyniosła mu międzynarodowe uznanie, ale wywołała też okres niestabilności, często zwany okresem Informibro. Odcięcie się od stalinizmu włączyło Jugosławię do pomocy ze strony USA i Stowarzyszenia Współpracy Gospodarczej. Tito nie zdecydował się jednak na dołączenie do bloku zachodniego. Po śmierci Stalina w 1953 roku stosunki Jugosławii ze Związkiem Radzieckim zostały znormalizowane. Jugosławia uzyskała pomoc z ZSRR, w ten sposób częściowo stabilizując kraj. Jugosławia stała się głównym przedstawicielem ruchu niezaangażowanych, czyli trzeciej drogi, grupy państw niezainteresowanych udziałem ani w bloku wschodnim, ani zachodnim. Po śmierci Stalina w Związku Radzieckim rozpoczął się proces destalinizacji i odchodzenia od totalitarnego modelu sprawowania władzy. W 1955 roku Jugosławię odwiedzili delegaci Związku Radzieckiego na czele z przyszłym pierwszym sekretarzem KPZR Nikitą Chruszczowem. Obie strony podpisały deklarację belegradzką, w której zagwarantowały sobie rozwiązywanie sporów drogą pokojową. W latach 60. pod wpływem prasy czy wypowiedzi polityków coraz więcej obywateli kraju w ankietach personalnych deklarowało się jako Jugosłowianie. Tito ostro krytykował też nacjonalizm i szowinizm. Pod koniec dekady lat 60. doszło do zjawiska o przeciwstawnym charakterze. Doszło do wzrostu nastrojów wielkoserbskich i wielkochorwackich oraz ożywienia nacjonalizmu Słoweńców, Albańczyków, Czarnogórców czy Macedończyków. Był to kryzys narodowościowy. Z czasem Tito przyjął rolę męża stanu. Jego bezpośredni udział w polityce wewnętrznej malał. W zimie 1979 roku odbył jedną z ostatnich wizyt zagranicznych. Tym razem do Iraku, Syrii, Kuwejtu. Ostatnia podróż odbyła się w listopadzie 1979 roku do Rumunii. W tym właśnie roku ciężko zachorował. W styczniu 1980 roku trafił do kliniki z problemami krążenia w nogach. Wkrótce potem amputowano mu lewą nogę. Zmarł tam 4 maja 1980 roku o godzinie 15:05, 3 dni przed swoimi 88 urodzinami. W jego pogrzebie, który odbył się 8 maja 1980 roku w Belgradzie, uczestniczyło wielu światowych mężów stanu. Biorąc pod uwagę liczbę obecnych polityków i delegacji krajowych, był to największy pogrzeb w historii. Na uroczystość przyjechało 4 królów, 31 prezydentów, 6 księżnych, 22 premierów i 47 ministrów spraw zagranicznych. Przybyli oni z obu stron żelaznej kurtyny ze 128 różnych państw. Tito został pochowany w mauzoleum Domu Kwiatów. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na kanał Światowa Historia oraz Instagrama Światowej Historii i grupę na Facebooku Na Osi Czasu. Trzymajcie się, cześć!